Cześć, jest to mój pierwszy film, jest on pocięty bardziej niż salami kiepskiej jakości, a to dlatego, że szanuję wasze uszy i wyciąłem wszystkie co tam dalej było. Lecimy w nim na szlak Orli Gniazd, dlatego jeżeli chcecie zobaczyć fantastyczne miejsca i nie boicie się moich sucharów, które mają mniejszą ilość wody niż Sahara, to zapraszam. Dobra, jesteśmy w zamku w Rapsztynie. Zobaczymy, co tu ciekawego mają. To właśnie z tyłu jest, taki epicki. Na tle słońca, czyli nic nie widać. Tak się uczyłem na YouTubie, żeby tak nie nakręcać. Teraz nie mamy już słońca, to mogę nakręcać. Zawsze mnie to bawi, jak coś jest nazywane zamkiem, a to jest kawałek ściany. A i tak lepiej niż w Hudowie pewnie. Teraz zobaczymy, co tam dalej. Tu w ogóle jest, nie wiem, czy widzicie z tyłu, bezpłatny parking. Bezpłatny parking. Bezpłatne w Polsce. Tu jest, o właśnie to słowo. Ile to ma? 10 liter. Tak, to słowo. Bezpłatne. Ogólnie ten zamek wybudowali we XV wieku za czasów Władysława Wielkiego. Znacie pewnie to powiedzenie, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. To coś tu z tego prawdy jest. Ale to i tak nic nie pomogło, bo w XVII wieku Nasi wspaniali koledzy, bym się zabił, bo specjalnie dla was kręcę taki epicki kadr, że ja idę, a tu jest tle, nie? Widzicie? Które to jest poświęcenie. Dobra, wracając, to XVII wiek, czyli nasi przyjaciele z północy. Nie żebym coś miał tam do Szwedów, no ale zrobili sobie tu małe jezioro, czyli tak zwany potop szwedzki. No i jak rozwalili ten zamek, no to już sobie tak, no, coś tam go odbudowali, no ale nie za bardzo. Dobra, zobaczymy, czy pocałujemy klamkę, czy nie. Znałem, że cię pocałujemy. Jeszcze schody takie metalowe. No nawet nie ma klamki, chciałbym pocałować, ale jest kłódka. No. Co zrobić? To by musiał być strach, jak podbijać jakieś zamki. A tu ci gorący olej wlewają. No, zesrany byłbym. Miałem być cenzurowany na kanale, ale walić to. Ale nawet widok ładny tu mają lordowie z Rapsztyna. Mieli przynajmniej. Dobra, z drugiej strony też dalej nie ma klamki. Dalej kłódka, chciałem pocałować. I tu jest tyle info o tym zamku. No i po co ja się uczyłem tu, żeby wam przekazać całe dwie informacje. Ale przynajmniej macie potwierdzenie, jak tam da radę przeczytać na filmie, że nie kłamałem o jeziorze Szwedów. Dobra, lecimy dalej. Tu jest jakiś mostek epicki. Idę znowu bokiem. Oje, idę bokiem. To jest to. Ale to wieża ładnie wygląda. Patrzcie. Coś czuję, że tu będzie otwarte. To jest ta nasza chwila prawdy. No i dziękuję. Ale zacny jest ten mostek, to baszta. Ja myślałem, że będzie najgorzej. Ale jest całkiem okej. I tu mnie to kusi, ale mnie kuszą te skały. Kuszą was też te skały, czy nie? Bo mnie kuszą mega. Ale ładne to jest ta baszta. Czy tu się da wejść? Pewnie się da. A wie jak w Kieleckim. Znaczy to piździe w Kieleckim się chyba gadało. To znaczy z jedną ręką to tak se... damy radę. Ale oby mnie tu ktoś nie skampił. Kampi tu ktoś. Gdzie tylko jakiś motocyklista. Nie no, chyba nie spadnę. Tu jest jakiś rów mariański, ale... Kurde, jeszcze mam w kieszeniach milion rzeczy. Dobra. Czego się nie robi dla sławy, dla trzech subów. Jak nie będzie trzech subów po tym filmie, to już nie wchodzę na górę. Myślałem, że wspinaczka jest w Ogrodzieńcu, a tu w Rapsztynie. Jak tu wieje jeszcze mocniej. Jak tu jest dobrze. Jest jakaś rura, Kazimierz. Da się wyjść.
Ale to może wieczorem. To ja przypał jest. Dobra, schowam na sekundę telefon, bo tu jest niebezpiecznie. Dobra, jak wchodziłem, to oczywiście mi spadł telefon, bo go nie dałem głęboko do kieszeni. Ale jest w obudowie, to żyje. Ale no wyżej chyba się nie da, bo tu już jest mur, jak widzicie. A taki Alex Oland, to ja nie jestem, co wchodzi po ścianie do góry. No zobaczymy, może jeszcze coś się da ukręcić. Dobra, jestem z drugiej strony, ale tu też jest dosyć hardcore, bo tu jest ściana. Więc chyba, nie wiem, nic z tego wyjścia. Zaraz mnie tu ktoś ściągnie. Czym dłużej tu jestem, tym większa szansa, że jakiś sobek mi na... No nawet nie sobek, jakiś Janusz z wąsem. To znaczy, nie zjadę do wąsów, ale że mi zadzwoni i że mnie zaraz ściągną tu. Czyli chyba trzeba wracać. Ja wracam. Bo się trochę cykam. Ja mamy tak blisko, a tak daleko. Jest ta wieża. A tu po murze trochę hardcore. Dobra, idziemy obejść, może gdzieś tu będzie jakieś lepsze wejście. O, jest nadzieja. No i dziękuję. Kazik Wielki zostawił żelazną. Dobra, mamy to, operacja udana. Mamy. Idziemy dalej. Ktoś się nie zabi. Tu oczywiście zamknięte na szkło, bo wiedzieli, że ktoś tu wejdzie. Taki typ jak ja. Dobra, niech będzie, że misja udana w miarę. Nie będę po dachach skakać. Nie wiem, czy się wspinaliście kiedyś, ale ja się trochę wspinałem, no i teraz mi się przypomniało właśnie, że jak się schodzi z takiej, no, jakiejś skarpy, to jest się właśnie mega tu i teraz, nie? Że świat nie istnieje, bo tam trzy punkty podparcia, nie? I żeby właśnie się nie zabić, to trzeba być absolutnie skupiony, nie? A nie jak, że ludzie zawsze robią tak zwany multitasking, nie? I robią 10 razy 10 rzeczy jednocześnie. I wtedy by nie żyją tą czynnością, którą robią, tylko już są w przyszłości albo w przeszłości, nie? A jak się właśnie wspina na takich stromych skałach, to właśnie ludzi jara, że są tu i teraz, nie? A się nie spodziewałem, że będzie tak spoko, bo tak patrzyłem na necie, nie, no, zdjęcia tego zamku i mówię, no można tam podjechać, jak już i tak to jest w okolicach, bo chcę te orle gniazda właśnie machnąć, ale było całkiem zacnie. Zakazany owoc smakuje najlepiej, nie? I oczywiście pół tej trasy, jak mi spadł telefon, to nagrywałem tylko z głośnika z telefonu. Moje umiejętności nagrywania jakże epickie. Ale to telefon był dosyć blisko, to mam nadzieję, że coś tam będzie słychać z tego. No i co, spoko, tu jest całkiem. Zrobimy jeszcze wirówę jedną, żeby coś się działo. O, jest wirówa. Jest. No i co? Lecimy dalej, na dalszy zamek. Ale emocje były, polecam w sumie. Piotr Franceski. W ogóle jeszcze jedna rzecz mnie naszła, że właśnie nagrywanie takiego wideo to no, bardziej kopa daje, żeby wchodzić. Bo jak się samemu idzie, no to pewnie też bym tam wszedł, ale nie byłoby takiej, nie, motywacji, inspiracji. A jak no, robisz jakieś wideo i coś chcesz pokazać ludziom, no to jest takie myślenie, że no, coś musi być ciekawego czy hardkorowego, nie? To trzeba wchodzić. No, inspirujące. Zobaczymy, jak dalej będzie, bo czuję właśnie, że będzie dobrze. Będziemy lecieć. Dobra, lecimy dalej. Teraz jesteśmy w Bydlinie. Tu jest jakiś kościółek za mną. I tu na necie przeczytałem, że Bydlin to są ruiny zamku. W Rapsztynie to był zamek, czyli jeżeli w Rapsztynie to się nazywało zamek, a tu są ruiny, to ja się boję zobaczyć, co to jest, no ale lecimy, nie? I tu na drodze mamy jakąś mapkę fajną. Szlak Orli Gniazdo. Teoretycznie powinniśmy zacząć od Krakowa, ale my trochę zhakowaliśmy system i zaczęliśmy od Rapsztyna. I machniemy sobie ten Bydlin, machniemy sobie Smoleń i zobaczymy, gdzie nas poniesie, nie? Ale na razie mamy to. Dobra, mamy tu jeszcze jedną tablicę, pole bitwy pod Krzywopłotami. Patrzcie, jakie my teraz mamy epickie życie, spokojne, tak w okopach byś siedział i byś strzelał, byś nie wiedział, czy przeżyjesz. Trzeba się cieszyć właśnie z tego, co miało. O, i tu widać, jak to chyba miało wyglądać, a pewnie zostały trzy małe ścianki. W ogóle tu jest... Te ptaki są epickie tu. Dobra, lecimy dalej.
Jesteśmy w środku, tak jak się spodziewałem, no dupy nie urywa. To jest wszystko. Ale nie ma gdzie spinać w sumie. To sama droga tutaj była lepsza. Tam ptaki śpiewały. Mega epicki lasek. Co, lecimy dalej, chyba może jeszcze z zewnątrz to nakręcę. Dobra, no za dużo to tu nie było, ale spoko. No i to też Bydlin, to znowu XV wiek zbudowany. Znowu za czasów Kazimierza Wielkiego. Przynajmniej musiał chyba duży lasek mieć, jak tyle zamków sobie wybudował. No a potem standardowo znowu potop szwedzki, znowu spalili. No i tu chyba trochę mniej hajsu dali, bo no, nie odbudowali go zbytnio. Zostało tylko parę ścian. No ale to jest tak mega właśnie, mega w lesie, nie? Że dookoła jest cały las i tam jest tylko no, kawałek ruin. No a jak ktoś jest pojazdem, to może skoczyć, ale nic wielkiego, nie? Rapsztyn dużo lepszy ze emocjami spinaczkowymi. Dobra, dojechaliśmy do zamku w Pilczy. Widać go tam z tyłu. Tylko że zaraz będzie zachód słońca. Dosyć dużo już dzisiaj się najeździłem, no i trzeba balans w życiu utrzymać. Tak jak zawsze mówię, że w sumie jedno z najważniejszych rzeczy w życiu to jest balans. I jeszcze mam do ogarnięcia dużo rzeczy w samochodzie, żeby się tu wyspać. To jest mój dom na kółkach. Kiedyś zrobię pewnie cały film o tym, co tam się znajduje. No i jutro z samego rana polecimy właśnie zwiedzać zamek. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. Jedzie akurat traktor, na pewno mnie będzie bardzo słychać. O, to jest dobre światło. No, teraz. Dobra, czyli no, trzeba utrzymać balans w życiu, to jutro lecimy z zamkiem, no i pewnie od samego rana będziemy kręcić. To do następnego. Dobra, witam Was 1 maja w czapce z pomponem. Standardowy maj w Polsce. Nie no, w nocy to zawsze jest zimno. Mamy jakąś 5:30. No nie, pierwsza noc w aucie no, całkiem ok. Dużo lepszy komfort spania niż w namiocie, to na pewno. Czyli myślę, że to będzie dobra opcja no, wyboru podróży. No i co, ogarniam się chwilę i lecimy dalej. I ogólnie tu jest przecież tyle ptaków, że to się w głowie nie mieści. To jest ledwo godzina od Katowic, a tu się człowiek czuje, jakby był w jakiejś w amazońskiej puszczy. Nie wiem, czy to słychać na mikrofonie. Dobra, lecimy na zamek Pilcza. Co wam mogę o tym zamku powiedzieć? Na tych wzgórzach, na których zbudowany jest ten zamek, byli już ludzie przed naszą erą, bo na to wskazują tam wykopaliska archeologiczne. Tam znaleźli jakieś włócznie, jakieś inne właśnie rzeczy sprzed naszej ery, czyli na pewno tu byli ludzie przed. Zamek już na pewno stał w XIII wieku. No, z kronik wynika, że Władysław Wokietek walczył z jakimś księciem z Czech i są znaleziska właśnie drewnianej, rozbitej zabudowy w ziemi. A potem standardowo, nie? Czyli to, co już wiecie, przyszli Szwedzi. Fajnie. Przyszli Szwedzi, no i zrobili sobie jezioro. Jesteś wspaniały, Robert, zostawiłeś otwarte auto na oścież. Może jednak 6 rano to nie jest ta godzina. To było najbardziej inteligentne, czyli zamknąć auto na klucz i mieć na oścież otwarte drzwi od pasażera. No, co zrobić o 6 rano? I jeszcze mieć uchylone małe te lufciki z okien, nie? Bo jak się śpi, to trzeba mieć zawsze uchylone, no ale człowiek się uczy, pierwsza noc to trzeba się uczyć, ale ładnie ten zamek wygląda. Dobra, lecimy, zobaczymy, jak będzie tam w środku. Jak tam odbudowali go po potopie szwedzkim.
tak ten zamek wyglądał kiedyś niby, po rekonstrukcji. Czy my na serio musimy wszystko tłumaczyć na angielski? Czajcie to. W 1329 roku występuje w źródłach pierwszych znany właściciel Pilczy Pilicy, Jaśko z Pilicy, czyli Jones de Pilcza. Jones de Pilcza. Co 15 metrów jest tablica z taką ścianą tekstu, nie? Kto to czyta? Tam są takie szczegóły, że jak ja bym to zaczął czytać, to bym miał chyba minus 10 subów, a nie te 3 suby, które chcę po filmie. To jest epickie przecież. Ogólnie tu jest jakiś rezerwat przyrody, to sobie tam też pochodzimy, ale najpierw lecimy z zamkiem. No i tak jak tam czytałem chwilę te tablice, no to tak jak mówiłem, że król Czech wbijał tutaj do Polski, no i wyrzucił Władysława Łokietka we XIV wieku, no czyli nie miał chyba takich wielkich tych łokci. Dobra, lecimy już na sam zamek. I co, jak wrażenie, mamy tutaj drewniane schodki, mamy resztę kamienną, czyli coś zostało od Łokietka, coś zostało od Kazimierza Wielkiego. Widoczek jest całkiem ładny. I budowa zamków zawsze strategicznie na wzgórzach. Czujecie teraz tu atakować ten zamek, który jest pode mną brama. I to się w głowie nie mieści, jak w ogóle można było iść na pierwszym froncie. Tu byli łucznicy na blankach, kuśnicy, jakieś gorące oleje, jakieś katapulty. No, dzikie to jest w ogóle. Pierwszą część skończyliśmy sobie na dzikich katapultach, później polecimy sobie dalej ze szlakiem. No i z tego co uczyłem się, jak mam prowadzić kanał na YouTubie, to mądrzy ludzie ze social mediów i psychologowie mówią, że na samym końcu trzeba traktować ludzi jak debili i mówić im, że jest takie coś jak dzwonek, że macie walić w ten dzwonek, że macie kliknąć, jak wam się podobało, napis subskrybuj i macie dawać łapę w górę. Nie, co ja tam się znam, to na razie to mówię, może potem będę to mieć w mojej pięknej tylnej części ciała. To dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że było super i piona, do następnego. Piu.